Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam bardzo serdecznie. To jest dzień z Telewizją Republika, dzień z Republiką i 82. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Oczywiście cały czas trwa wydanie specjalne i właśnie na ten temat będziemy rozmawiać z moim pierwszym gościem. Oczywiście na temat sytuacji na Ukrainie, szczególnie w Mariupolu. Łączymy się już teraz z panem Andrzejem Iwaszko, Stowarzyszenie Kulturalne w Mariupolu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Tak jak powiedziałam na początku, inwazja na Ukrainę trwa już 82. dobę. W oblężonym przez Rosjan Mariupolu woda wymywa z prowizorycznych grobów ciała zabitych. Tak poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Ale to nie są jedyne informacje, które do nas docierają. Także studentce, której udało się opuścić Mariupol, ona powiedziała w mediach, jeśli piekło istnieje, to było w Mariupolu. No i właśnie, teraz pytanie, czy jest jakaś szansa, jakaś nadzieja na ewakuowanie tych osób, które pozostały w tej oblężonej twierdzy, jak nazywane są zakłady Azovstal? Rosja nadal maksymalnie blokuje wyjazd mieszkańców Mariupola z tego oblężonego miasta, nawet tych, którzy chcą go opuścić. Tak? Powiem tak, że jakaś część, ja sobie wyobrażam, że jakaś część nie ma możliwości opuścić ani samochodu, ani w jakiś sposób inny wydostać się z Mariupola, ale też niektórzy też mają starszych osób. Ja takich osób oczywiście mogę zrozumieć, tak? Ale oczywiście maksymalnie blokują. Oczywiście te punkty filtracyjne, łager filtracyjny, bez przejścia których żadna osoba nie może wymknąć, tak, z tego miasta. Dość tego, że nie może wymknąć, ale też nie może poruszać się ani po terenie samego miasta, ani też w ramach tak zwanej fejkowej Republiki Donieckiej. Więc tutaj totalne naruszenie wszystkich możliwych konwencji i tak dalej. Okupanci starają się stworzyć taki widok, powiedzmy, szczęśliwego miasta, tak, który powraca szybko do życia. Otworzyli hucznie jedną szkołę, a chcę powiedzieć, że w Mariupolu było ponad 80 szkół. Tak, teraz starają się, koledzy też donoszą mi informację, że starają się uruchomić też uczelnię, na którą pracowałem. Oczywiście pozbierali tych wszystkich, kto tam z piwnic, osób, którzy totalnie nie mieli informacji, w takim wakuum mieszkali, tak, że generalnie do nich jakby tam im informacje takie przekazują, że już cały teren Ukrainy jest zajęty, że wszystko jest pod kontrolą. Czyli ludzie po prostu kogoś straszą, tak, kogoś w inny sposób zmuszają. Ktoś, ja nie wykluczam, że też sam, tak, bo jakoś musi człowiek przeżyć, czyli każda taka osoba, która gdzieś wychodzi, tak, musi dostać nawet ten chleb z wodą, który oni proponują, ale nie dają to wszystko nie za darmo, tak, więc i oczywiście kręcą swoje te propagandowe filmiki, które teraz ostatnio pojawiły się takie świadectwa ostrzałów pułku Azow, tak? Bardzo często takie filmiki kręcą, oczywiście, żeby stworzyć też opinię nie tylko wśród obywateli Rosji, tak? Potem na tych terenach okupowanych, gdzie oni to transmitują, pokazują, jak naziści zabijali, strzelali do cywilów, snajperzy i tak dalej. Takie propagandowe filmiki oni kręcą. I oczywiście wszystko, co oni robią też na przykład z hutą, drugą hutą imieniu Ilicza, które oni znów, już wszędzie zapowiedziano, że uruchamiamy, zaczynamy pracować. Chociaż człowiek normalny absolutnie dobrze rozumie, że ten proces produkcyjny jest nierealnie tam zrobić z wielu punktów widzenia. Nie ma prądu, nie ma gazu, nie ma wody. Wodę puścili tam, powiedzmy, ten zbiornik wody, który jest obok Mariupola, on jest troszeczkę wyżej, ta woda po prostu cieknie, tak? Oczywiście wszystkie komunikacje totalnie rozwalone, dlatego to był ich podstawowy cel. Więc absolutnie nie mieli możliwości, nie mieli nawet takiej chęci i teraz w ogóle nie ma możliwości, żeby to miasto wróciło do normalnego życia. Oczywiście wszystko, co się robi, to dla kręcenia
swoich propagandowych filmików. Panie Andrzeju, pan powiedział o tych problemach z żywnością, z jedzeniem, z wodą, ale problemy są także z lekami, ponieważ w tych zakładach Azovstal dochodzi do wielu amputacji, także do wielu zakażeń. Tam chyba też podstawowym problemem są leki. Powiedzmy tak, sytuacja na Azovstalu w ogóle jest drastyczna, tak? I dlatego tutaj apeluję i cały świat apeluje do wszystkich ludzi, którzy mogą coś zadziałać, tak, żeby uratować i ponad 600 rannych żołnierzy ukraińskich, którzy dzielnie bronią Mariupola do dnia dzisiejszego w niesamowicie trudnych warunkach, tak? I tutaj my mówimy wielu o męstwie, o bohaterskich czynach. Tak, te czyny naprawdę są bohaterskie, ale my chcemy, żeby ci ludzie to są naprawdę bohaterowie i żeby wyszli stamtąd w całości. Oczywiście, że nie mają leków, w strasznych warunkach żołnierze, którzy tam przebywają, nie mają podstawowych takich rzeczy, które no sanitaryjnych, tak? Oczywiście część tych rannych żołnierzy są w niesamowicie ciężkim stanie. Chociaż, jak mówiłem, ponad 600 osób tam przebywa w tym szpitalu polowym. Też taka sytuacja humanitarna okropna w całym mieście, dlatego że mówi się o ponad 25 tysięcy osób, którzy tam zostali, no, zginęli w wyniku tych ataków, ale mnóstwo osób jeszcze znajduje się pod tymi zawałami. Pod zawałami, które nikt nie rozbiera tych zawałów. Tam są trupy, tam szczątki tych ludzi, oczywiście smród, tak, oczywiście od tego wszystkiego, od tych trupów, którzy się po prostu tam rozkładają, tych ludzi, tak, wielu osób nie miało możliwości wyjść z tych budynków. Moja sąsiadka na przykład była osobą niewidomą, po prostu spłonęła w sąsiedniej klatce. Dopiero kilka dni temu dowiedziałam się, że totalnie spłonęła w tym budynku. I takich w każdym takim, powiedzmy, dużym bloku, a powiem, że w Mariupolu prawie nie ma nieuszkodzonego bloku, znajdują się, powiedzmy, ludzie. Ja więc w związku też z tym, że temperatura się podwyższa, tak? Nie ma wody, nie ma normalnych takich warunków do życia, więc tutaj totalna katastrofa była, ale ona jeszcze będzie się nasilać. Czyli wnioskuję z tego, co pan powiedział, celem Rosjan jest zrównanie Mariupola z ziemią. No, to miasto było porównywane do syryjskiego Aleppo, już obecnie 80, może już więcej procent zniszczeń. Właśnie, pytanie, co dalej, bo w dobrej, jakiejkolwiek dobrej woli Rosjan nie ma, no i prawdopodobnie już nie będzie. Ja powiem tak, naprawdę z przepięknego miasta, które było jeszcze z pół roku temu, tak, kilka miesięcy temu, z przepięknego w takim europejskim stylu, tak, wyremontowanym, tak, miasta to teraz to jest takie miasto widmo, tak, i widząc, jak Rosja tak retorycznie, powiedzmy, budynek za budynkiem bombardowała, od razu było widać, że nie mają na celu uratowania ani pomocy tym ludziom, po prostu chcą zburzyć, bo oni nie potrafią nic zrobić, tak, czyli nie potrafią nic zbudować. My możemy to zauważyć na przykład też w Doniecku, nic tam nie zrobili, tak, tylko takie obrazki jakby popodmietanych ulic, wymalowane. I też taki najbardziej prymitywny rodzaj prowadzenia działań wojennych, czyli byle tylko zniszczyć, zbombardować, żadnych planów tutaj taktycznych. Absolutnie. I najważniejsze, że też niepotrzebni są ci ludzie tam. Czyli to wszystko, co oni jakby robią, tak, to wszystko z celem, żeby jeszcze jak najwięcej rozpędzać tą maszynę propagandy, nienawiści, tak, do wszystkiego ukraińskiego też, ale także, no, powiedzmy, do nienawiści do największego wroga, jak teraz widzimy, tak, czyli NATO, tak, które, powiedzmy, nie daje normalnie Rosji spokojnie się rozwijać, chociaż dobrze widzimy te obrazki z głębi, tak, nie z Moskwy, ale właśnie tych mniejszych miejscowości i wiosek, tak, w jakich warunkach. I tacy ludzie przyjechali do europejskiego miasta Mariupola ratować, pomagać. Po prostu szok.
Teraz właśnie piekło na ziemi, tak jak to powiedziałam na początku, tak jak wspomniałam o relacji studentki, której się udało opuścić Mariupola. Teraz zmieniamy temat i powiemy o wielkiej ofensywie, wielkiej bitwie o Donbas. Według informacji ukraińskiego sztabu generalnego Rosjanie kolejną dobę prowadzili ofensywę, ale jednocześnie zachodni eksperci wskazują na to, że wobec silnej obrony Ukraińców Rosjanie ograniczyli swoje plany co do zajęcia całego Donbasu. Jak to wygląda? Oni oczywiście, że trzeba też mówić, że jakby możliwości militarne Rosji oczywiście są o wiele większe, tak, niż Ukrainy. Tutaj trzeba sobie zdawać z tego sprawę, tak, że każda taka walka, powiedzmy, wiąże się z niesamowitym bohaterstwem, bohaterską postawą też ukraińskich żołnierzy. Więc oczywiście, że po trochu, także trzeba powiedzieć, że Rosja nie żałuje absolutnie tych ludzi, tak? Czyli to jest jakby takie mięso armatnie, tak? I oni idą łożąc tam po prostu setki swoich żołnierzy, tych młodych chłopaków, którzy bardzo często zdawali sobie sprawę, ale nie myśleli, że taka obrona będzie przez wojsko ukraińskie. Więc ta postawa ukraińskiej armii, tak, która to ofensywę stara się powstrzymywać, ale także powiedzmy działa też strategicznie, troszeczkę może oddając jakieś terytoria dlatego, żeby umocnić się na innych i powiedzmy zastosować może też kontrofensywę, tak? Bo na przykład Charków, właśnie teraz, tak jak powiedziałam, bitwa o Donbas, Rosja napiera, ale w Charkowie trwa kontrofensywa ukraińska. Tak, oczywiście, ja powiem tak, Rosja skoncentrowała wszystko, co mogła, tak, na Donbasie, tak. Teraz widzą, że oni nawet tutaj na Donbasie nie mogą, bo chodziło o tempo, tak, z którym oni sobie tak myśleli, tak, że będą okupować, żeby właśnie połączyć też z południa, tak, i ze wschodu swoje siły. Tutaj widzą, że już nie dają rady i powiedzmy nawet teraz dochodzą takie informacje, że oni jakby chcą się w ogóle skupić na tym obwodzie ługańskim, tak. Właśnie tam widzimy takie najbardziej zaciekłe walki, tak, pod Izium, potem Siewierodonieck, tak, tam koncentrują wszystko, co mają. I oczywiście armia ukraińska powstrzymuje, ale też czasem trzeba, jak ja mówiłam, odejść krok do tyłu, żeby potem też prowadzić obronę. Tam są zaciekłe walki i bardzo, bardzo liczę, tak, na armię ukraińską i wierzę, tak, że po prostu dadzą radę. Tak. Oczywiście też czekamy na te uzbrojenia, tak, bo właśnie tego brakuje, ciężkiego uzbrojenia, armat, moździerzy, tak, które już zaczynają pracować, tak, już my widzimy te efekty, tak, od amerykańskiej broni, tak, ale oczywiście potrzebne jest też lotnictwo, potrzebne to są systemy wyrzutni rakietowej i tak dalej, którymi armia ukraińska mogłaby dalej prowadzić tę ofensywę, którą powiedzmy też stara się wziąć w kleszcze, tak? Widzimy też informacje też o podwaleniu jednego z mostów, od strony Krymu, więc bardzo liczę i wierzę wręcz w to, że armia ukraińska da siłę też nie bez oczywiście pomocy uzbrojenia tego, którego bardzo, bardzo potrzebuje. Panie Andrzeju, tak tylko krótko podsumujmy, jak pan uważa, co dalej? Na początku wojny mowa była o rozmowach pokojowych. Te rozmowy nie przynosiły żadnych efektów, ale jednak jakieś negocjacje się odbywały. Co teraz? Jak pan myśli, w jakim to dalej pójdzie kierunku? Ja myślę, że tutaj widzimy, że żadne takie, bardzo boję się na przykład o tak zwanym Mińsku 3, tak? Absolutnie nie może dojść do żadnych takich rozmów pokojowych. Ja rozumiem, że jakby każda taka walka to są losy ludzi, tak? To są straty, bo jakby zabierać te z powrotem, tak? Odzyskiwać te terytoria o wiele trudniej, tak? Ale w wszelkim wypadku wierzę
wierzę bardzo w armię ukraińską. Niestety widzę, że to jest powiedzmy taka walka na dłuższą metę, bo Rosja we wszelkim wypadku ma te siły, ma jeszcze możliwości, ma mnóstwo tego sprzętu ciężkiego poradzieckiego, więc tutaj trzeba no, jakby ścisnąć siebie, wziąć no po prostu dalej trzeba napierać. Tutaj nie mamy innego wyjścia, żadnych rozmów pokojowych. Rosja jak nie trzymała się, tak i nie będzie trzymać się. Tylko w sposób wojskowy ja widzę rozwiązanie tego problemu. Mm-hmm. Bardzo panu dziękuję niestety za rozmowę. Dziękuję. To był pan Andrzej Iwaszko, Stowarzyszenie Kulturalne w Mariupolu, a już za chwilę kolejna rozmowa i tutaj w studiu moim gościem będzie profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Do zobaczenia już za chwilę.